30 stycznia 2014 roku. Z łańcucha wysepek na środkowym Pacyfiku dochodzą raporty o tajemniczym obcokrajowcu na małej łodzi. Wyspy Marshalla to grupka wysp na Pacyfiku. Obecność wyczerpanego rozbitka na plaży musi zastanawiać. Mężczyzna nazywa się José Alvarenga. Jego opowieść poznaje cały świat. Wypłynął z Meksyku w małej 8-metrowej łodzi. Prawie półtora roku wcześniej. Myślałem, że oszaleję, że już nie zobaczę ludzi. Tak myślałem. Połów, który miał trwać kilka dni, trwał aż 438. Jak to możliwe, że tyle przetrwał? To byłby rekord samotnego przetrwania na Pacyfiku w małej łodzi. Trudno uwierzyć, że ten człowiek to przeżył. Alvarenga opisuje niezwykłą podróż z Meksyku na wyspy Marshalla przez połowę Pacyfiku. Ale czy człowiek mógł przetrwać 14 miesięcy sam na największym oceanie świata? To istne szaleństwo. Ocean to rodzaj olbrzymiej pustyni. A Pacyfik jest wielki. To wielka pustka. Alvarenga twierdzi, że wypływając na połów miał zapasy żywności na kilka dni. Mieli wrócić po kilku dniach, ale trafili na burzę i sztorm. Sztorm wyciągnął łódź na otwarty ocean. Fale zabrały wszystkie zapasy. Alvarenga zdążył jeszcze powiadomić przez radio swojego szefa. Nie miał silnika wioseł ani innego napędu. Mógł tylko dryfować. Samotność na morzu to chyba najbardziej dojmujące doświadczenie we wszechświecie. Jest się nie tylko na łasce morza, ale także na łasce bogów. Jego historia jest tajemnicza. Wielu mu nie wierzy.